Siemanko, jestem Lucek, a to jest GTA Online. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry, gdzie będziemy tunigować nowy samochód. Ale zanim to, chcę wam coś pokazać, bo tutaj zauważyłem na Nightshade ciekawy smaczek. Niby to jest Chevrolet Camaro Z, chyba 27 czy 26. A tutaj mamy znaczek bardzo podobny do Corvety. Corvetta ma taki znaczek. Myk, myk, nie? To jest bardzo ciekawe, dlaczego tak jest. Będziemy musieli się nad tym zastanawiać w komentarzach. A teraz idziemy do mojego garażu, gdzie mam samochody tunerskie. Tam czeka na nas Buffalo S. Czy Buffalo... Buffalo S to jest samochód taki jak Franklina ze singla. O, jaka fajna mgiełka tutaj jest. Franklin ma ulepszoną wersję Buffalo. Jest to samochód z lepszym prowadzeniem, lepszym przyspieszeniem. Jest cięższy i bardziej wytrzymały od zwykłego Buffalo i kosztuje 96 tysięcy dolarów, a zwykłe Buffalo kosztuje 35 tysięcy dolarów. I już sobie jedziemy do mojego garażu, pokażę wam jeszcze, ile ten samochód rzeczywiście kosztuje. I ja już byłem w salonie tuningowym, widziałem, jakie opcje tuningowe ma. Ale tylko zrobiłem sobie kolorek inny, bo zamówiłem w czerni, ale żeby było wszystko ładnie widać, no to pomalowałem sobie na czerwony kolor. O, żeby tu nie wjechać tylko, bo ten samochód ma być gdzieś indziej. Okej, wbijamy do środka. No i Buffalo ogólnie bardzo mi się spodobało. Ja miałem zamiar kupić ten samochód, ale nie wiedziałem, że są dwie wersje. W sensie, robiłem live'a, na live'ie właśnie ludzie mi powiedzieli, że ej Lucek, źle kupiłeś, bo jest przecież jeszcze Buffalo S. I przeczytałem o tym Buffalo gdzieś tam na Wikipedii czy gdzieś. No właściwie tak to wygląda ten samochodzik sobie. W środku sobie tak wygląda. O, nie, bardzo standardowo. No i przeczytałem o tej wersji i tak jak wam mówię, no jest lepsza, jest szybsza, lepiej przyspiesza ponoć od zwykłego Buffalo. Moglibyśmy to sprawdzić, ale szkoda mi trochę kasy, mam niecały milion. Na pewno starczy nam na tuning tego samochodu. No i jedźmy. Przede wszystkim ja jechałem, jakiś gracz miał na napadzie ten samochód i miałem okazję się nim przejechać już takim stuningowanym i kurczę, bardzo mi się spodobał, bardzo. Jest bardzo przyczepny jak na muscle cara, no bo nie oszukujmy się, to jest muscle car, tak? Świetnie brzmi. No i moment, tutaj jest tuner samochodowy i zobaczymy, jakie mamy tutaj ulepszenia. Bardzo ładnie brzmi, o taki wyrazisty dźwięk muscle cara. Okej, samochody sportowo nie należy do muscle carów, ale do sportowych. Dlatego, że jest, kurczę, bardzo szybki. Zaraz sobie zobaczycie jeszcze, jak wyglądają ceny. Najpierw pancerz, ten samochód na pewno będzie w moim garażu na długo. Zderzaki i tutaj mamy kilka opcji. Tak, możemy sobie to... O, nie, bardziej nie obrócimy. Kilka opcji. Aha, tutaj się zmienia. Bardziej mi się podoba z jakąś taką chromowaną wkładką, albo nie chromowaną, tylko zmatowionym dodatkiem. Bez też wygląda ok. No nie wiem. Karbonowy niby. Ten? A to też jest karbonowy, ale tu jest jeszcze jakiś taki dodatek. Nie wiem właśnie. A, dobra, biorę to. Tylny zderzak, tu też mamy kilka opcji. No ten ostatni jest chyba najlepszy, ten drugi jest taki dziwnie ścięty po bokach. Nie podoba mi się to. A ten jest taki bardziej masywny i to jest ładniejsze. Silnik. Ulepszamy. Wydech. I tu mamy kilka opcji też. Wow! Zobaczcie na to. To mi się podoba. Grille. O, na grille nie zwróciłem uwagi. Nie wiedziałem, że tu są. O kurde, biorę. Odsunięty intercooler. Ha, świetna opcja. Kurde, Rockstar się postarał. Maski nawet są. Ja też na to nie zwróciłem uwagi. Co to za potwór? Jeju, pierwszy raz coś takiego widzę w GTA. Z włókna. Z włókna fajnie tu wygląda.
To jest chyba jedyna maska z włókna, jaka mi się tu podoba w GTA. Ale to jest ogromne. Nie chcę czegoś takiego. Maska jest fajna, długa. Chcę, żeby była taka kształtna, ale dam chyba z włókna. Tak. Z włókna i jeszcze kolor sobie dobierzemy. Neony. Nie wiem, czy tutaj jakieś dawać. Ojej, 30 tysięcy poszło. Dobra, to już muszę zostawić. Na razie nie będę dawał żadnego kolorku, bo jeszcze będę musiał kolor samochodu zmienić. Tablica. Kurde, muszę w końcu sobie tą aplikację pobrać na telefon, aby zmienić sobie na moją tablicę, bo ta ostatnia to jest chyba moja tablica. Lakierowanie to za moment. Klatka. Klatka oczywiście czarna. Dach. No i możemy sobie tutaj przyciemnienie góry szyby. I to ma jakiś taki dziwny kolor. Albo możemy dać dach z włókna węglowego. To by pasowało do maski. Progi. No i też z włókna. Fajnie będzie się komponować. Spoiler. I tu jest bardzo fajna opcja. Są takie spoilery, jest z włókna, jest taki i jest ten. I on jest świetny. To jest bardzo unikalny spoiler, bardzo fajnie to wygląda. Robi z tego Buffalo troszeczkę takiego dragstera jakby. I obniżenie. Zobaczcie różnicę między między standardem a maksymalnym obniżeniem. Także naprawdę samochód sporo się obniża. Skrzynia biegów. I turbo. Co ciekawe, turbo nie kosztuje 50 tysięcy dolarów, kosztuje tylko 42 500. To jest bardzo ciekawe, nie wiem czemu tak jest. Koła. Te, które mamy, są w miarę ok. Ale jeszcze coś bym może tu popatrzył inne. O. Nie wiem, jakie tu dobrać. Znaczy wiem, no zaraz zobaczymy, wszystkie przejrzę. O, te są fajne. Okej. Teraz kolor cool. Węglowa czerń. Projekt. Niestandardowe? Nie. Ulepszenia 25 tysięcy. Dym spod opon. Szkoda, że tu nie ma tego patriotycznego dymu spod opon jak w singlu. Brązowy, różowy, zielony, oranżowy, fioletowy, żółty. Ja bym dał pod kolor samochodu, więc zaraz sobie to też zmienimy. Szyby. No i tutaj właśnie nie chcę dać całkowicie przyciemnionych, limuzynowych. Dam lekko przydymione albo mocno przydymione. Lekko przydymione. Chcę, żeby po prostu na ulicy ludzie widzieli, kto w tym samochodzie do diabła jedzie. Więc dobra, został nam kolor. Lakierowanie, kolor podstawowy i weźmy sobie jakiś metaliczny. Ten już mam zainstalowany. Wow, ten samochód wygląda super w tym kolorze. Podoba mi się. Wcześniej miałem tam, ale ten kolor jest taki bardziej żywy, bardziej mi się podoba. Wow. Biorę. Trochę kasy na to poszło. Teraz zobaczymy jeszcze. Aha, tutaj mogę. Ten kolor dodatkowy zmienia nam kolor kawałka tutaj maski i dachu, ale w przypadku, kiedy mam tu z włókna węglowego, to zmienia nam się tylko kolor klatki w środku. Więc klatkę usztywniającą możemy dać w sumie pod kolor może samochodu, jak myślicie? Mogę sobie wziąć widok ze środka. Tak to wygląda. Ja bym dał może czarne, żeby to się tak nie odznaczało. Chyba nam nie zależy na tym, aby to było widoczne. Kurde, ile tych kolorów jest. Myślę, że o, czarny wygląda ok. No nie, prawie tego nie widać. Więc dobra, to jest. Teraz mieliśmy jeszcze zmienić sobie kolor oświetlenia pod samochodem. Oświetlenie. Jest, światło. Wystawy, styl mamy, kolor. Ojej. Nie ma takiego... Czerwony? Czy pomarańczowy? Właśnie, to ani nie jest czerwień, ani pomarańcz. Bardzo mi się podoba ten kolor. Mam jeszcze na jednym samochodzie. A, jeszcze chyba refraktorów ksenonowych nie kupiłem. Grille, maski. Chyba mamy wszystko. No i tak ten samochód teraz... O kurde, ale kozak. I to jest bardzo ciekawe. Zobaczcie sobie teraz.
Mamy tu dwa auta. To jest terenowe, czterodrzwiowe. I tutaj będzie gdzieś. Wczytuję. Jest. Tak, i tu mamy dwa Buffalo, tak? 35 tysięcy, 96 tysięcy. Nie, 5 chyba mówię. O, 6 chyba. Także jest spora różnica. Możemy do środka zabrać 4 osoby. Czyli na napad możemy sobie z tym samochodem spokojnie jechać w czwórkę. I właśnie, nie jechałem tym. Nie wiem, jak, o ile ten jest gorszy, ten za 35 tysięcy Buffalo. Ale raczej jest gorszy, skoro ludzie nawet o tym piszą, tak? Nie wiem, czy tutaj też troszeczkę inne światła są z tego, co widzę. Może uda się znaleźć gdzieś w jeździe swobodnej, ale tutaj są jakieś dodatki. Tutaj widzimy, coś jest na zderzaku dodatkowo. Inny grill. To wygląda... Znaczy, to jest Dodge Charger ogólnie. Z tyłu ma chyba też inne światła, ciężko powiedzieć. I nie wiem, czy ma, ale chyba ma też więcej modów do zainstalowania przy tuningu. Także opcja naprawdę kusząca dla osób, które chcą sobie potuningować jakieś auto. I co ciekawe, też fajna sprawa, że to nie jest aż takie auto, które kupują wszyscy gracze, tak? Wszyscy jeżdżą tymi T20 albo no samochodami, które są bardzo drogie, super szybkie i wiecie, Buffalo może nie jest najszybszym samochodem, ale naprawdę świetnie się prowadzi, ma mocny pancerz i jest niskie i zajebiście wygląda, no. Także prędkość maksymalna, jeśli to jest samochód sportowy, to jest gdzieś w okolicach 120 km na godzinę. Możemy sobie zerknąć do środka, jak to będzie wyglądało. Bardzo fajnie się rozpędza i jak na muscle cara jest mega przyczepny. Zobaczcie, 120 km na godzinę, troszeczkę spada na prostej. Ale i tak, jak na muscle cara to jest mega, nie? Jest naprawdę, naprawdę dobrze. No i samo prowadzenie, ja byłem zaskoczony, bo jeździłem Buffalo, które gdzieś tam ukradłem sobie na drodze. No i ten samochód bardzo, bardzo driftował. A w tym Buffalo to jest w ogóle rzeźnia. Samochód świetnie się zachowuje na zakrętach. Nie ma żadnego problemu z jego opanowaniem. Może promień skrętu jest większy, ale to dlatego, że przyczepność jest... Kurde, chociaż ja wiem. Zobaczcie, nie da się zarzucić tej dupy, no. Jest naprawdę świetnie. Samochód mega szybki. I zaskoczyło mnie to, że jest specjalna wersja tego Buffalo. Kurde, ale skręca też nieziemsko. Kurczę, świetnie. I teraz taki mały bonusik. Chcę wam pokazać samochód, który stuningowałem. Niewiele osób tak naprawdę doczekuje tego końca filmiku, bo to wszyscy zobaczą tylko, o co chodzi i potem wyłączają. Ale taki mały bonusik dla osób, które są teraz i oglądają do końca. Stuningowałem jeszcze jeden samochód i on nazywa się Voltic Cabrio. Z tym, że po stuningowaniu na tuningu możemy dodać sobie dach. I to już właściwie nie jest Cabrio. To jest sam Voltic, jeśli można to tak powiedzieć. Tutaj są właśnie te samochody tuningowe, ale czy ja mam tu Voltic Cabrio? On jest chyba w sportowych, zaraz zobaczymy. No i w każdym razie Voltic Cabrio też ma bardzo dużo opcji tuningowych. Można fajnie sobie przerobić ten samochodzik, ale tutaj go nie ma. Nie ma niestety. Tutaj jest także zmodyfikowany Sultan RS, też bardzo szybki, czteroosobowy samochód z napędem na 4 koła, jak ostatnio odkryłem. Buffalo ma prawdopodobnie napęd na tylną oś tylko. Okej, pokażę wam, że ma na 4 koła. Sam w to nie wierzyłem, ale naprawdę ma. Wystarczy podjechać do ściany i dodać gazu. Widzicie? Obracają się wszystkie koła. Także jest to prawdziwy napęd na 4. Tylko właśnie, to jest też ciekawe, bo niektórzy z was, szczególnie na live, mówili mi, że ten samochód naprawdę jest świetny do driftu. No nie powiedziałbym. Chociaż przyczepność może nie jest najwyższa, nie jest taka jak w Buffalo S, którym jechałem teraz, ale jest bardzo dobra, bardzo fajnie się jeździ tym Sultanem. Jeśli ktoś też zastanawia się nad samochodem, który można fajnie stuningować i można ładnie zrobić, no to zdecydowanie Buffalo jest, nie Buffalo, tylko Sultan jest takim dobrym autem, które można też zrobić na prawdziwego potwora prędkości, bo jest bardzo szybki.
sułtan, no i czteroosobowy. Kurde, gdzie ja mam tego? Cholerka, wystarczy przecież zadzwonić do mechanika. Myk, mechanik, zaraz powinien się odezwać. O, i tutaj powinny być wszystkie moje. Jest Voltik. A kurczę, nie widziałem go. Byłem przecież w tym garażu. Jaki ja ślepy jestem. Pewnie macie bekę za mnie teraz. O, ty dzido. Really? Wysiadka. Chodź tu. Przejechała mnie Franca. Dobra, tutaj jest Voltik Cabrio i no popatrzcie na niego. To jest Lotus Elise albo Lotus Exige. Naprawdę, szczególnie fajnie wygląda pod tym kątem. No pod tym kątem to już naprawdę Lotus Exige, prawda? Z tym, że jest to samochód elektryczny wzorowany na Tesli Roadster, która z kolei jest wzorowana, a raczej nie wzorowana, tylko zbudowana na ramię Lotusa Elisa. No i to jest po prostu samochód elektryczny Tesla Roadster. I jest naprawdę to bardzo szybki samochód sportowy. Dobre przyspieszenie, ale chyba nie za wysoka prędkość maksymalna. Zobaczcie, że mamy też tam napięcie. To jest bardzo ciekawe. W Tesli Roadster i w Tesli Model S jest jeden zegar, który odpowiada za to, ile energii obecnie zużywamy. I zobaczcie, jak ja sobie ustawię przepustnicę na połowę, na jedną trzecią, na jedną tam dziesiątą, to wszystko widać, tak? Jak ja tutaj sobie ustawiam na tym zegarze. Natomiast gdy hamuję, to energia niby wraca do samochodu. Z tym, że to się nijak ma w grze, bo no tutaj nie traci nam się paliwo ani energia. Możemy sobie jechać tym samochodem przez 17 lat i automatycznie i w żaden sposób nam tego paliwa czy energii nie zabraknie. Natomiast samochód sam w sobie ma fajne modyfikacje. Nie mogliśmy zainstalować tutaj ja nie mogłem zainstalować turbosprężarki, ale niektóre, no zresztą mogę wam pokazać, jak to wygląda. Niektóre rzeczy mogłem tu zainstalować, na przykład chyba skrzynię biegów, co też było dziwne. No bo przecież nie mamy biegów w Tesli Roadster. Mamy po prostu silniki, które mogą osiągać dość duże obroty. I ten moment obrotowy jest też bardzo duży w silnikach elektrycznych. Dlatego nie ma potrzeby instalowania tutaj przekładni. A samochód sam w sobie i tak osiąga dość spore prędkości, wystarczające do przemieszczania się, czy nawet ścigania. Więc wbijamy do środka. To nawet jest super samochód. Ja myślałem, że on należy do sportowych, ale to jest super samochód. To jest bardzo ciekawe. Ze względu na przyspieszenie. Tak, ja go sobie ostatnio ulepszałem. I zobaczcie, możemy silnik sobie zmienić. Okej, silnik jeszcze. Ale skrzyni nie powinno tutaj być. No nie, jednak nie ma skrzyni. To się pomyliłem, sorry. Tak, ale ma sporo takich opcji drobnych. Nie spodziewałem się w ogóle po tym samochodzie, że będzie tutaj coś do zmiany. Światła, możemy zestawy neonowe sobie zainstalować, lakierowanie, dach. No i możemy dać fabryczny, bez dachu. No to dziwne. Dach fabryczny, to jest niby dach? A bez dachu kupuje się przecież Voltik Cabrio. Jest bez dachu. Nie wiem. I możemy jeszcze z włókna węglowego kupić ten dach, także naprawdę bardzo fajny samochodzik. Przepraszam, że nie stuningowałem go w ramach odcinka. Ale zobaczcie, no wygląda przepięknie, tak? No nic, moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Zapraszam was do tego, abyście zajrzeli jeszcze w opis tego filmu, gdzie znajdziecie playlisty do wszystkich moich serii, również z gier wyścigowych i nie tylko. I zapraszam was na kolejne odcinki z GTA Online. Trzymajcie się, na razie, pa pa. Dobra, przelecimy się, zobaczymy, jak to wygląda z góry. Zobaczcie, że wszystko jest ośnieżone. Nie mogę się doczekać, kiedy już się zrobi dzień i będziemy to lepiej widzieć. Tak, miasto. No dachy budynków wyglądają też na ośnieżone, więc nie jest to lipa, bo wszystko tutaj Rockstar zadbał, zresztą jak zawsze. I